Na dzisiaj kolejny ażurowy wzór z malutkimi warkoczykami. Warkoczyki będę robiła bez drutu pomocniczego, ale będę w trakcie robienia tych warkoczyków będę Wam mówiła, jeżeli nie potraficie bez drutu pomocniczego, będę Wam mówiła, gdzie macie położyć oczko przed robótką czy za robótką. To wszystko będę powoli Wam mówiła. Wzór, który możecie wykorzystać na wszystkie Wasze projekty, czy będziecie robili w rzędach, tak jak my dzisiaj będziemy tu robić, czy na okrągło, na drutach z żyłką, czy na pięciu drutach. Tak wygląda jego prawa strona, popatrzcie. To jest lewa strona. Przejdźmy teraz do szkicu. Zaraz Wam objaśnię, co te znaczki oznaczają. Ten szkic możecie sobie na początku tego wideo wziąć na stop, na pauzę i przerysować. Mamy liczbę oczek podzielną przez 16 plus 2 oczka brzegowe plus 1 oczko dla symetrii, jeżeli robimy w rzędach. Jeżeli robimy na okrągło, to nie mamy tych oczek dla symetrii, tego jednego, jak również nie mamy dwóch oczek brzegowych. Robimy tylko stale w kółko to, co jest tu w tym czerwonym kwadraciku. Na wysokość mamy 18 rzędów albo 18 okrążeń. 19 rozpoczynamy znowu od pierwszego. Na czarno zaznaczyłam znowu lewe oczka, na niebiesko prawe oczka, zielone to są narzuty. Następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo, dwa oczka razem ze skłonem na lewo, trzy oczka razem lewo przerobione, na lewo przerobione i dwa oczka razem na lewo przerobione. Tutaj mamy te warkoczyki, które tak jak powiedziałam w trakcie robótki wytłumaczę Wam, co macie z tą igłą pomocniczą, z tymi oczkami robić. Ja z Wami dzisiaj będę robiła dwa raporty na szerokość i jeden raport na wysokość. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Ja mam tutaj oczko brzegowe, żebyście się nie zdziwili, że robię tutaj trzy oczka na prawo. Ja je robię ściegiem francuskim, to znaczy z każdej strony prawe oczka tylko, na początku po brzegowym i na końcu przed ostatnim brzegowym robię również trzy oczka. To tylko dlatego, żeby lepiej było to widoczne, żeby te boki się nie zawijały. Więc to się nie liczy do wzoru. A więc oczko brzegowe, ja robię sobie moje trzy oczka ściegiem francuskim i teraz rozpoczynamy raport. Jedno oczko lewe, jedno prawe i jedno lewe. Następnie mamy jeden narzut, włóczkę kładziemy przed robótką i robimy kolejne dwa oczka razem na lewo, lewym oczkiem. Kolejne trzy oczka przerabiamy na prawo, jedno lewe i znowu trzy prawe. Następnie mamy znowu dwa oczka razem lewe, narzut, jedno lewe i jedno prawe. Powtarzamy, robimy jeszcze jeden raport razem, jedno lewe, prawe i lewe. Narzut, nić przed robótkę, dwa oczka razem, lewe. Trzy prawe, jedno lewe i znowu trzy oczka prawe. Kolejne dwa oczka przerabiacie razem na lewo. Robicie jeden narzut, jedno oczko przerabiacie na lewo, jedno na prawo i powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie jedno oczko na lewo dla symetrii i na końcu oczko brzegowe, które ja przerabiam na lewo. Odwracacie robótkę i robicie kolejny drugi rząd, czy drugie okrążenie, tak jak oczka schodzą Wam z drutu. Jeżeli robicie okrążeniach, narzuty przerabiacie na prawo, natomiast w rzędach
narzuty przerabiacie na lewo. Tu jest narzut, popatrzcie, w rzędzie i przerabiamy go na lewo. Jeżeli robicie w okrążeniach, to wsuwacie drut pod przednią ściankę i przerabiacie ten narzut na prawo. Robimy trzeci rząd. Po oczku brzegowym mamy jedno oczko lewe, dwa prawe i znowu jedno lewe. Narzut, o których pamiętajcie, dwa oczka lewe, dwa prawe, jedno lewe i dwa prawe. Następnie znowu są dwa oczka razem na lewo, narzut, jedno oczko lewe, dwa na prawo. Powtarzamy raport, jedno lewe, dwa prawe i jedno lewe. Narzut, dwa razem na lewo, dwa prawe, lewe i dwa prawe. Dwa razem na lewo, narzut, jedno oczko lewe i dwa prawe. Powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie dla symetrii jedno oczko na lewo i na końcu oczko brzegowe. U mnie oczko brzegowe przerabiane jest ostatnie na lewo. Odwracacie Waszą robótkę i robicie kolejny, czwarty rząd, tak jak oczka schodzą Wam z drutu. Pamiętajcie o tym, że oczka, które przerabiacie dwa razy, na przykład na lewo, to one Wam tutaj schodzą z drutu jako prawe oczka i tak też je przerabiajcie. Piąty rząd. Po oczku brzegowym robimy jedno oczko na lewo, następnie mamy trzy oczka, które przerabiamy na prawo. Jedno lewe, narzut i dwa razy na lewo. Jedno prawe, lewe, prawe. Dwa razy na lewo, narzut, jedno oczko lewe, trzy prawe. Kolejny raport, drugi, jedno na lewo, trzy prawe. Jedno lewe. Kolejne, jako kolejny robimy narzut i dwa oczka razem na lewo. Następnie mamy jedno oczko prawe, jedno lewe i znowu jedno na prawo. Dwa oczka razem na lewo, narzut, jedno lewe, trzy prawe. Po ostatnim Waszym raporcie robicie dla symetrii jedno oczko na lewo i oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i robicie kolejny, czwarty rząd, szósty rząd, przepraszam, czy szóste okrążenie, tak jak oczka schodzą z drutu. Robimy siódmy rząd i tutaj potrzebny jest Wam drut pomocniczy, drut do warkoczy, albo będziecie robili razem ze mną. Małe warkoczyki robię zawsze bez drut pomocniczego. Po oczku brzegowym robicie jedno oczko na lewo, następnie jedno oczko z lewego drutu bez przerabiania przenosicie na drut pomocniczy i zostawiacie przed robótką. Kolejne dwa oczka, które są na lewym drucie roboczym, pojedynczo przerabiacie na prawo. Następnie to oczko z drutu pomocniczego przenosicie na lewy drut roboczy i również przerabiacie na prawo. Kolejne dwa oczka przerabiamy na lewo. Robimy jeden narzut i dwa oczka razem na lewo. Jedno lewe,
dwa razy na lewo, narzut, dwa oczka lewe. Znowu potrzebny jest Wam drut pomocniczy. Dwa oczka z lewego drutu przenosicie na drut pomocniczy i zostawiacie je za robótką. Kolejne oczko przerabiacie na prawo, a następnie te dwa oczka z drutu pomocniczego przerabiacie również na prawo. Gotowe. Powtarzamy kolejny raport, drugi. Jeszcze raz Wam to pokażę teraz bez drutu pomocniczego. Jedno oczko lewe. Następnie bierzecie jedno oczko na drut pomocniczy i zostawiacie je przed robótką. Kolejne dwa oczka z lewego drutu pojedynczo przerabiacie na prawo. I to oczko z drutu pomocniczego również jest przerobione na prawo. Następnie mamy dwa oczka lewe, narzut, dwa oczka razem na lewo, jedno lewe i jeszcze raz dwa razem na lewo, narzut, dwa lewe. Dwa oczka przenosicie bez przerabiania na drut pomocniczy i zostawiacie je za robótką. Kolejne oczko przerabiacie na prawo, a następnie te z drutu pomocniczego również przerabiacie na prawo. To wszystko. Powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie jedno oczko dla symetrii na lewo i oczko brzegowe. Odwracacie Waszą robótkę i robicie kolejny rząd czy okrążenie, tak jak oczka schodzą Wam z drutu. Rząd dziewiąty. Po oczku brzegowym robicie jedno oczko na lewo, następnie narzut i dwa prawe oczka. Kolejne dwa oczka przerabiacie razem ze skłonem na lewo. Wsuwacie prawy drut pod tylnie ścianki tych dwóch oczek, przeciągacie włóczkę i to oczko, które tu powstaje, ma skłon w lewą stronę, dlatego mówię dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Następnie mamy dwa lewe oczka. Jeden narzut i kolejne trzy oczka, które są na Waszym lewym drucie, kładziecie nić przed robótką, wsuwacie prawy drut pod przednie ścianki tych trzech oczek, przeciągacie włóczkę i robicie trzy oczka razem na lewo. Jeden narzut, dwa lewe, dwa razem ze skłonem na prawo, pod przednimi ściankami, przeciągamy włóczkę i to oczko ma skłon w prawą stronę. Dwa prawe oczka i jeden narzut. Powtarzamy, robimy drugi raport. Jedno lewe, narzut, dwa prawe, dwa razem ze skłonem na lewo, dwa lewe, narzut, nić przed robótkę i trzy oczka robimy razem na lewo. Narzut, dwa lewe, dwa razem ze skłonem na prawo, a więc prawy drut pod przednimi ściankami, przeciągamy włóczkę. Dwa prawe i narzut. I powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie jedno oczko dla symetrii na lewo i oczko brzegowe. Ja oczka brzegowe przerabiam na lewo te ostatnie, a pierwsze zdejmuję. To był teraz dziewiąty rząd. Rząd jedenasty. Po oczku brzegowym robimy dwa oczka na lewo. Następnie mamy jeden narzut i dwa prawe oczka. Dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Jedno lewe. Dwa razem na lewo. Narzut. Dwa lewe. I dwa razem ze skłonem na prawo. W tym wypadku wsuwamy prawy drut pod przednie ścianki tych dwóch oczek i przeciągamy włóczkę. Dwa prawe,
jeden narzut i jedno lewe. Powtarzamy, robimy drugi raport razem, dwa oczka lewe, narzut, dwa prawe, dwa oczka razem ze skłonem na lewo, jedno lewe, dwa razem na lewo, narzut, dwa lewe, dwa razem ze skłonem na prawo, a więc znowu pod przednimi ściankami prawy drut, przeciągamy włóczkę. Robimy dwa prawe oczka, narzut i jedno lewe. Po ostatnim raporcie robicie jedno oczko na lewo dla symetrii i na końcu oczko brzegowe. U mnie jest to oczko lewe. Odwracacie Waszą robótkę i robicie kolejny rząd, tak jak oczka schodzą Wam z drutu. Pamiętajcie o tym, ja to powtarzam, niektórych może to denerwuje, pamiętajcie w tych nieparzystych rzędach te narzuty. Jeżeli one są na szkicu zaznaczone, to znaczy, że one są bardzo ważne, bo później będziecie mieli za małą ilość oczek na drucie. Rząd 13. Po oczku brzegowym robimy jeden narzut. Następnie kładziemy nić przed robótkę i robimy dwa oczka razem na lewo. Jedno lewe i jeden narzut. Dwa prawe. Dwa razem ze skłonem na lewo. Trzy lewe. I dwa razem ze skłonem na prawo, a więc prawy drut pod przednie ścianki kolejnych dwóch oczek. Przeciągamy włóczkę. Robimy dwa prawe oczka i jeden narzut i dwa lewe. To był pierwszy raport. Powtarzamy, robimy kolejny raport. Narzut, dwa razem na lewo, jedno lewe, narzut, dwa prawe, dwa razem ze skłonem na lewo, trzy lewe następnie dwa oczka razem ze skłonem na prawo, dwa prawe, jeden narzut i dwa lewe. Powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie dla symetrii jedno oczko na lewo, a następnie na samym końcu oczko brzegowe na lewo. Odwracacie Waszą robótkę i robicie kolejny 14 rząd, tak jak oczka schodzą Wam z drutu. Jesteśmy w 15 rzędzie. Po oczku brzegowym robimy jedno oczko na lewo, narzut, dwa oczka razem na lewo, jedno lewe, narzut, dwa prawe. Kolejne dwa oczka przerabiamy razem ze skłonem na lewo. Robimy jedno lewe po środku i teraz te następne dwa oczka przerabiamy razem ze skłonem na prawo. Dwa prawe, narzut, jedno lewe, dwa razem na lewo i jeden narzut. Powtarzamy kolejny raport. Jedno oczko lewe, narzut, dwa razem na lewo, jedno lewe. Narzut, dwa prawe, dwa razem ze skłonem na lewo, a więc znowu pod tylnymi ściankami przeciągamy włóczkę. Jedno oczko lewe i dwa razem ze skłonem na prawo, a więc pod przednimi ściankami i przeciągamy włóczkę. Robimy dwa prawe oczka i jeden narzut. Następnie jedno oczko lewe, dwa razem na lewo, jeden narzut.
Po ostatnim raporcie robicie jedno oczko dla symetrii na lewo i oczko brzegowe. Odwracacie Waszą robótkę i robicie kolejny, 16 rząd, tak jak oczka schodzą Wam z drutu. Jesteśmy teraz w przedostatnim, 17 rzędzie i tu znowu potrzebujecie drut pomocniczy. Po oczku brzegowym robicie dwa oczka na lewo. Pierwsze i drugie. Jeden narzut, dwa oczka razem na lewo, jedno oczko lewe. I teraz przenosicie jedno oczko na drut pomocniczy i zostawiacie je przed robótką. Kolejne dwa oczka, które są na drucie lewym, przerabiacie pojedynczo na prawo i to z drutu pomocniczego również na prawo. Jedno lewe oczko i teraz bierzecie dwa oczka na drut pomocniczy, tylko że teraz zostawiacie je za robótką. Kolejne oczko z lewego drutu przerabiacie na prawo, a następnie te z drutu pomocniczego również na prawo. Robicie jedno oczko lewe, dwa oczka razem na lewo, jeden narzut i jedno lewe. Kolejny raport drugi, dwa lewe oczka, narzut, dwa razem na lewo, jedno lewe. Jedno oczko przenosicie na drut pomocniczy i zostawiacie je przed robótką. Kolejne dwa oczka przerabiacie na prawo, a następnie to z drutu pomocniczego również przerabiacie na prawo. Robimy jedno oczko lewe i teraz bierzecie na drut pomocniczy dwa oczka, ale tym razem kładziecie je za robótką. Kolejne oczko przerabiacie na prawo i te z drutu pomocniczego przerabiacie również na prawo. Robicie jedno oczko lewe, następnie dwa oczka razem na lewo, jeden narzut i jedno lewe. Po ostatnim Waszym raporcie robicie jedno oczko dla symetrii na lewo i oczko brzegowe. I odwracamy robótkę i robimy ostatni, 18 rząd, tak jak oczka schodzą Wam z drutu. Przypominam Wam, żebyście pamiętali o tych narzutach. Te narzuty w rzędach parzystych przerabiacie na lewo. Natomiast w rzędach, w okrążeniach parzystych przerabiacie je na prawo, wsuwając prawy drut pod przednie ścianki tego narzutu. Tu jest prawe, lewe. Zaraz zobaczymy, co nam tutaj wyszło, co wyczarowaliśmy. Jak widzicie, bardzo w sumie łatwy wzór. Jeżeli będziecie kierowali się szkicem, zapiszcie sobie, jeżeli go przerysujecie, zapiszcie sobie obok, co te znaczki oznaczają, to nie będziecie żadnej pomyłki robić. No cóż, mi nie pozostaje nic innego, tylko życzyć Wam miłego, słonecznego, ciepłego przede wszystkim, bo u nas jest bardzo zimno, dnia. I zostańcie zdrowi. Zapraszam już dzisiaj na kolejne moje wideo, na kolejne moje wzory. I to wszystko. Czekajcie, ja już prawie. Ja już się z Wami żegnam. I gotowe. W ten sposób to wygląda. Tak to wygląda po przerobieniu. Poczekajcie, może ja to położę i będzie lepiej widoczne. Jak troszeczkę... Zobaczcie, jaki ładny wzór nam powstał tutaj z tymi malutkimi warkoczykami.